Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński, prezenter telewizyjny, lektor, trener emisji głosu i wystąpień publicznych. Zapraszam na pierwszą część mini poradnika Jak nagrywać audiobooki. Wiele osób rozpoczynających pracę głosem marzy o tym, żeby czytać książki. I to jest zrozumiałe, bo audiobooki to fantastyczna rzecz. Ale też doskonale zdajemy sobie sprawę na początku naszej przygody z głosem, że to trudna sprawa, że to już jest wyższa półka pracy lektorskiej. A zatem, jak realizować audiobooki? Ciekawie! Kiedy mamy wrażenie, że lektor. Aktor opowiada nam jakąś historię, że on to robi dla nas. Kiedy mamy wrażenie, że jest więź między tym czytającym a nami, kiedy on sam jest wciągnięty w historię, to jest to dobrze zrealizowany audiobook. Ale kiedy aktor, lektor, osoba czytająca odczytuje klepie, no to wszelki komentarz jest już zbędny. A zatem opowiadajmy, a nie odczytujmy. Liczy się bezpośredni przekaz i potem szukajmy własnego stylu. Proste? Oczywiście, że nie. Dlatego spróbujmy oprzeć się najpierw na czymś konkretnym, na technice. Zacznijmy od prozodii. Prozodia to elementy mowy, z którymi nie mamy żadnego problemu, kiedy porozumiewamy się intuicyjnie, kiedy mówimy własnymi słowami. Rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy wszyscy doskonale rozumieją, co chcemy im przekazać, wyławiają sens, i my wyławiamy to, co oni mają nam do zakomunikowania. Na przykład wściekła żona mówi do męża: Dlaczego ty się ciągle spóźniasz? Prawda? I jest emocja, jest sens, małżonek doskonale zrozumiał, że znowu Zabagnił, że znowu przyszedł o czasie i zawiódł zaufanie najbliższej sobie osoby. Albo Kamil Stoch musi skoczyć 4 metry dalej niż Granerud. I doskonale rozumiemy, że trudne zadanie przed Kamilem Stochem, bo musi skoczyć aż o wspomniane 4 metry dalej niż Norweg Granerud, który jest w znakomitej formie i który kilka minut wcześniej uzyskał doskonałą odległość. Ale kiedy przychodzi do odczytania, do przeczytania tego, co napisał ktoś inny, tu już jest gorzej, bo nie mówimy od siebie. A zatem podstawowa sprawa przy czytaniu audiobooków to czytać ze zrozumieniem, rozumieć sens tego, co właśnie artykułujemy. I tutaj się kłania pierwszy element prozodii akcent logiczny. Czymże jest akcent logiczny? Oczywiście, tłumaczyć nie trzeba, bo to jest najważniejszy wyraz w zdaniu, który nadaje właśnie owemu zdaniu sens. Akcent logiczny, inaczej zwany akcentem zdaniowym. Ten najważniejszy wyraz, determinujący to, co będzie miało znaczenie. Popatrzcie i posłuchajcie tego fragmentu prozy. Stalin sam siebie stworzył. Tak często czytają moi studenci. Czy to jest dobrze przeczytane zdanie? Oczywiście, że nie. Albo Stalin sam siebie stworzył. No nie. Gdzieś coś kombinują, ale tak naprawdę nie rozumieją, o co w tym zdaniu chodzi. Tymczasem chodzi o to, że Stalin sam siebie stworzył. Prawda? I dalej. Stalin sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie i całą przeszłość, aby zmienić bieg historii i odegrać rolę przywódcy, kończy zwykle w zakładzie dla obłąkanych. Chyba, że wykorzysta dzięki woli, szczęściu i umiejętnościom ruch i chwile, które potrafią zmienić naturalny porządek rzeczy. I teraz, Stalin był takim człowiekiem. Jak już przebrniemy przez pierwsze zdanie i moi uczniowie są wciągnięci w prozę, starają się pięknie, stylistycznie przeczytać następne zdanie, tym bardziej, że są strasznie długie. Tam właściwie jest jedno gigantycznie długie zdanie. No to nagle czytają: Stalin był takim człowiekiem. No, oczywiście, że był człowiekiem. Nie ma sensu akcentować ostatniego wyrazu, bo nie był szympansem ani nie był gekonem. Stalin był takim człowiekiem, prawda? I na wyrazie był to się rzadko zdarza, prawda? Że akcentujemy wyraz jest, był, są. Bo gdzieś jest coś ważniejszego, ale w tym przypadku to jest pułapka. Stalin był takim człowiekiem. To znaczy, że nie skończył, jak mówi sens poprzedniego zdania, w zakładzie dla obłąkanych, tylko wykorzystał dzięki woli, szczęściu i umiejętnościom ruch i chwile, które potrafią zmienić naturalny porządek rzeczy, prawda? Albo posłuchajmy kolejnego fragmentu. Z książki Żegnaj laleczko. Oparliśmy się o bar. Błyski z cytryną, powiedział olbrzym. Mów, co ty. Łyski z cytryną zamówiłem. I teraz często moi uczniowie czytają, dostaliśmy po łyski z cytryną. No oczywiście, że dostali po whisky z cytryną, bo zamówili łyski z cytryną. Gdyby zamówili gin z tonikiem albo kole z rumem, rum room z kolą, no to moglibyśmy przeczytać, dostaliśmy tymczasem rum z kolą, prawda? I zaakcentować rum. Ale tutaj Chandler... Raymond Chandler bawi się po prostu z nami, puszcza oczko, prawda? Łyski z cytryną, powiedział Olbrzym. Mów co ty, łyski z cytryną zamówiłem. Dostaliśmy po łyski z cytryną, prawda? Że zamówili i dostali. Taki mały żarcik. Albo jeszcze kolejny fragment. Tutaj bardziej emocjonalna proza, myszy i ludzie i monolog George'a. Dojechalibyśmy autobusem do samego rancza, powiedział ze złością. Gdyby ten syn kierowca wiedział, co gada. To tylko kawałeczek drogi autostradą, mówi parę kroków, a było tego niego szlak, ze cztery mile. Nie chciało mu się leniwemu skurwielowi podjeżdżać pod brama i tyle. Ciekawe, czy w ogóle zatrzyma się w Soledad. Wywala nas na szosę i mówi: To tylko kawałeczek. Założę się, że było więcej jak cztery mile. Prawda? I tu chodzi. Ostatnie zdanie. Specjalnie przeczytałem tak długi fragment, bo chciałem do tego dążyć. Założę się, że było więcej jak cztery mile. Natomiast często osoby, którym daję ten tekst, czytają założę się, że było więcej jak cztery mile. On już powiedział o tych czterech milach. On się nakręcał, prawda? On cały czas był wściekły, że ich wysadzono gdzieś na środku szosy, że musieli przejść cztery mile, a tak naprawdę to było więcej jak cztery mile. A zatem, reasumując, moi drodzy, akcent logiczny. Jest niezwykle ważny. On determinuje sens czytanej przez nas prozy. Wróćmy jeszcze szybciutko do początku. Stalin sam siebie stworzył. Stalin był takim człowiekiem. I popatrzcie też, jeszcze nie przeszliśmy do kolejnych elementów prozodii, a jak pięknie układa nam się fraza, jeśli akcent logiczny jest właściwy, dostaliśmy połyski z cytryną. Prawda? Połyski z cytryną ja powiedziałem martwo, ale zaakcentowałem dostaliśmy odpowiednio. Dostaliśmy połyski z cytryną. Stalin był takim człowiekiem. Akcent logiczny. Od tego rozpocznijmy pracę. Kolejny element prozodii tempo. I oczywiście tego nie trzeba tłumaczyć, ale z tempem w czytaniu jest problem. Żyjemy w XXI wieku, trwa wyścig szczurów, jesteśmy zdenerwowani, martwimy się o swoją przyszłość, wszystko szybko się dzieje, maile, rozmowy telefoniczne, gonitwa. I to wpływa niestety na tempo czytania. Najczęściej zdarza się, że kiedy moi uczniowie zaczynają pracować nad prozą, czytają na przykład tak. Stanisław sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie i całą przeszłość, aby zmienić bieg historii i odegrać rolę przywódcy, kończy zwykle w zakładzie dla obłąkanych. Oczywiście artykulacyjnie pięknie, ale przecież słuchacz musi to jakoś przetrawić, musi zrozumieć sens, nacieszyć się prozą. To my czytamy dla słuchacza, a nie słuchacz jest dla nas. No dobrze, no to się boksujemy, spróbujmy wolniej. Stalin sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie, jest dużo wolniej, ale jakże koszmarnie, dlatego że zrobiliśmy to wbrew sobie, zrobiliśmy to sztucznie, zabrzmiało robotycznie, to nie jest nasze. No to pojawia się pytanie, jak sobie z tym poradzić. Jeżeli ja jestem osobą dosyć energiczną, żyję szybko i taki mam styl mówienia, to jak czytać wolniej? Nie można tego zrobić na siłę, dlatego wtedy trzeba uruchomić wyobraźnię. Trzeba sobie wyobrazić na przykład, że jesteśmy w bibliotece miejskiej, jest spotkanie z klubem seniora, i my czytamy osobom starszym, osobom zaawansowanym wiekowo. A takie osoby, doskonale wiemy, muszą przetrawić, co my mówimy. One potrzebują, abyśmy mówili do nich donośniej, dosadniej, trochę prościej, trochę wolniej. No bo percepcja osób starszych, z całym szacunkiem, wszyscy będziemy starsi, miejmy nadzieję, jest już troszkę ograniczona. Albo że czytamy dzieciom. Dzieci, małe dzieci. Też potrzebują przetrawić to, co my mówimy i zobaczyć to w wyobraźni, prawda? Dawno, dawno temu. Przecież nie czytamy dzieciom. Dawno, dawno temu, prawda? Jest jeszcze trzeci sposób. Wyobraźmy sobie, że czytamy obcokrajowcom, którzy wprawdzie rozumieją język polski, ale nie możemy im czytać w ultraszybkim tempie, dlatego że oni nie załapią o co chodzi, prawda? Oni muszą mieć to bardziej selektywne, a zatem Stalin sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie i całą przeszłość, aby zmienić bieg historii i odegrać rolę przywódcy, kończy zwykle w zakładzie dla obłąkanych. Chyba, że wykorzysta dzięki woli, szczęściu i umiejętnościom ruch i chwile, które potrafią zmienić naturalny porządek rzeczy. Prawda? A jeśli w dodatku Poczujemy, jak pracuje nasz aparat. Jeżeli osadzimy troszeczkę dźwięk na wargach, poczujemy, jak się układają do głosek, to już się zwolni naturalnie i to nie będzie sztuczne. A zatem, nad tempem koniecznie trzeba pracować. Idziemy dalej. Kolejny element prozodii rytm. Nierozerwalnie związany z tym poprzednim, czyli z tempem. Zaraz wytłumaczę. Jeszcze wróćmy na chwilę do tempa. Mówiłem, że. Najczęściej czytamy za szybko, że trzeba się zmierzyć z bardziej osadzoną narracją. Oczywiście ktoś mi zwrócił uwagę, ale bywa też, że mamy problem w drugą stronę tak, jest niewielka grupa osób, które mówią narracją tak nobliwą, osadzoną, że trzeba je trochę pobudzać do życia, no to wtedy warto wyobrazić sobie odwrotną sytuację, że jesteśmy zaproszeni do szkoły, gdzie jest mnóstwo zniecierpliwionej młodzieży. My chcemy ją zachęcić do słuchania, przykuć jej uwagę, więc nie możemy czytać. Stalin sam siebie stworzył. Nie możemy brzmieć jak profesor z długą brodą, który rozpoczyna właśnie nudny wykład. Trzeba wprowadzić do tego trochę pieprzu. To jest nieco prostsze niż próba osadzenia narracji, bo to ożywienie tempa nie zabrzmi tak sztucznie. Natomiast jeśli chodzi o rytm, moi drodzy, wyobraźmy sobie wróćmy do fragmentu książki Stalin, Dwór Czerwonego Cara, bo już dobrze ten fragment znamy że ja czytam w taki sposób. Stalin sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie i całą przeszłość, aby zmienić bieg historii i odegrać rolę przywódcy, kończy zwykle w zakładzie dla obłąkanych, chyba że wykorzysta dzięki woli, szczęściu i umiejętnościom ruch i chwile, które potrafią zmienić naturalny porządek rzeczy. Stalin był takim człowiekiem. Ruchem była Partia Bolszewicka, chwilą rozkład rosyjskiej monarchii. Zwróćcie uwagę, że frazowałem aż nadto, że intonacja była dosyć żywa, ale nic się nie zmieniało w rytmie. Rytm był jednostajny i chyba trochę was uśpiłem. Wyobraźcie sobie, ta książka ma chyba 700 stron, że zostałaby przeczytana w jednostajnym tempie. No to nawet ktoś z przepiękną barwą, przed którą klękamy, i tak by nas po kilku stronach uśpił. Albo drugi fragment. Corso patrzył na mnie z uwagą. Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodów wpadają w zachwyt, zwłaszcza gdy w grę wchodzą książki, ale widać było, że jest zafascynowany. Później, gdy poznałem go lepiej, no też nie, prawda? Jak koła toczącego się w jednostajnym tempie pociągu, prawda? Trudno skupić uwagę przez całą podróż na tych kołach. Odpłyniemy myślami, zgubimy wątek. No więc trzeba różnicować tempo. Stalin sam siebie stworzył. Człowiek, który wymyśla sobie nazwisko, pochodzenie, narodowość, wykształcenie i całą przeszłość, aby zmienić bieg historii i odegrać rolę przywódcy, kończy zwykle w zakładzie dla obłąkanych. Chyba że wykorzysta dzięki woli, szczęściu i umiejętnościom ruch i chwile, które potrafią zmienić naturalny porządek rzeczy. Stalin był takim człowiekiem. Ruchem była partia bolszewicka, chwilą rozkład rosyjskiej monarchii. Po śmierci Stalina pojawiła się moda, by traktować go jako dewianta, lecz było to fałszowaniem historii w sposób równie bezceremonialny i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Jest inaczej. Korso. Patrzył na mnie z uwagą. Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodów padają w zachwyt, zwłaszcza gdy w grę wchodzą książki, ale widać było, że jest zafascynowany. Później, gdy poznałem go lepiej, zacząłem się zastanawiać, czy był to szczery podziw, czy może któraś z jego sztuczek zawodowych. Rytm, zmiana rytmu jest niezmiernie ważna. Oczywiście nie można robić tego na siłę. To nie może być praca konceptualna. My musimy czuć fragment, który czytamy, ale chyba przyznacie, że zmiany rytmu przykuwają uwagę i proza jest dużo ciekawsza. Moi drodzy, przedstawiłem trzy bardzo istotne rzeczy. Oczywiście nad wszystkim góruje czytanie ze zrozumieniem, czytanie z sensem i tak jak powiedzieliśmy, redundując Przekaz ma być bezpośredni, ale to się pojawi w trakcie, jeżeli będziecie dużo pracować na głos. Czytajcie na głos, to jest podstawa. Chodźcie po pokoju, wyobrażajcie sobie, że ktoś siedzi na sofie przed wami, opowiadajcie mu, deklamujcie, gestykulujcie, wczuwajcie się w rolę. A dopiero potem siadajcie przed mikrofonem. Reasumując, akcent logiczny, tempo i rytm. Z tym się na początku zmierzcie. A w drugiej części opowiem o intonacji, o której nieco wspomniałem, o frazie, o tym jak różnicować początki zdań i zakończenia zdań, o tym jak ważna jest antykadencja, o kropce, o w cudzysłowie lekceważeniu znaków interpunkcyjnych, bowiem ortografia przenoszona w 100% do czytania nie sprawdza się oraz o pauzie. Która też gra. Życzę owocnej pracy, a jeśli macie ochotę, możemy poćwiczyć rzecz jasna razem. Zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia w drugiej części.